Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Pawulek Games i dzisiaj przedstawię wam najlepszą stronę, dzięki której uzyskałem gifta na 50 dolarów na Steama. Dzięki temu kupiłem sobie parę fajnych skinów w CS-ie. Bardzo mi się to przydało i chciałbym zareklamować tą stronę, żeby każdy z was mógł zdobyć to za darmo. Jest to bezpieczna strona. Jest połączenie bezpieczne. Wszystko jest tutaj dobrze, z certyfikatem. Tu możemy zobaczyć, jak działa paczka. I jest taka jest promocja. No i tu trzeba kliknąć wybieram. No i tutaj są promocje. I trzeba patrzeć po prostu na promocję. Akcja tu jest trochę dłużej, bo promocja trwa do końca roku, czyli do 31 grudnia do godziny północy i równo o północy zostanie to wyłączone. I tutaj wystarczy wysłać SMS o treści odblokuj na numer 92505. Dostajemy taki kodzik, wpisujemy tutaj kodzik i dostajemy. Później przekierowuje nas na kartę na stronę Steama. I tam wpisujemy wszystko. Nie trzeba, nie wymagane jest hasło do konta Steam, bo od razu dostajemy pieniądze, bo automatycznie nam łączy z tym kontem. A więc nic tutaj nie tracimy. Jest to bardzo fajne i rzeczywiście można na tym zajebiście zarobić. A więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Wysyłajcie SMS-y. Można to zrobić jak coś tylko jednorazowo, nie więcej, no bo nam się to nie opłaca, a jest to dla nas za podbicie po prostu numerków pod telefonem. No i liczby na YouTubach. Tak więc wysyłajcie. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja byłem Pawlo Games. Cześć. Konkurs na 100 zł PaySafe Card. Wystarczy zasubskrybować dwa kanały, czyli Sprint IT i Pawulek Games, oraz napisać dowolny komentarz. Przyjeżdża matka Huberta. Pyskówki od rana? Już zaczynasz? Jesteś chora. Ale jak ty się w ogóle... Wow! Hubert, wiesz co masz na twarzy? Twoja matka o tym wie? Nie wiem. Dlaczego ty tak, to jakaś nowa moda? Pokaż się tutaj. Jak zaraz wezmę, nie mogę zaraz, nie? Gdzie masz swój dom? W Szczecinie chyba, tak? No ale... Że ci tam było? Tak! Nie! No w tej chwili masz się zbakować. Trzymaj ten sweter, bo to nie jest twój sweter. Jezu, tak? Boże! W ogóle jakim prawem weszłaś do mojego garderoby? Ale żebyś swoich ciuchów nie miała, tylko musisz innego zakładać. Ale podobało mi się to, ubrało! Ale to nie jest twój, tak? Bo się rozgościła dziewczyna, gwiazda go na wschodu i zachodu przyjechała. Co ci lata? Ściągaj to, oddawaj ciuchy, zbieraj swoje. Dobra. To w ogóle co to jest? Zawijaj ją na sesję. No, to jest przecież to, z liście marihuany to jest. No, przede wszystkim. A skąd ty masz to? Co przede wszystkim? No powiedz jeszcze, że jarasz może, to już w ogóle chyba nie wiem. No, mamo. Ty nawet nie wiesz, co ja biorę, ale to już... Co ty możesz brać? Nie wątek wierzysz, to ja o tych się chyba... Przestań, uspokój się. Co ci tak ty się do mnie odzywasz, szukaj do koszulki? W ogóle jesteś się niepojaźni, wy mnie wykończycie chyba. Chilluj. Ja co ty chilluj? Ściągaj to koszulkę, nie będziesz takiej chodzić, dawaj to, dawaj to. Ale... Jak ty ogarnął kierownik plantacji? No, alkohol robię. Papierosy, jeszcze jakieś marihuany może jeszcze. No, ciuchy nie czyje gdzieś przyjechałeś. Co dobre, co dobre. Miałaś ściągnąć tą koszulkę, ściągnąć. Dobra, zamknij się! O Boże, nie, ja nie mogę. Nie, ja nie mogę. Ale jak ty się do mamy odzywasz? Do swojej własnej mamy? Problemy jakieś. Ja nie mogę. Ja zawału dostanę, nie? Dajcie mi jakieś wody czy coś. Ja mi jest duszno w ogóle i wszystko, nie? Ja nie mogę, mam was dosyć. Dobra, ja mam was dosyć. Zobacz, ja zobacz, co z mamą robisz, wykańczasz. Całą noc nie spałam. Zobaczysz, będziesz miała ze mną. Jak ona się w ogóle do mnie odzywa. Zobaczysz, będziesz miała ze mną. Nie, nie mogę. Nie, myślę, że ja nie wytrzymuję i już wszystkie wam nie dam rady. Ja nie dam rady, ty mnie nie uspokajesz. Adam, idź. Bo herbatę jakąś, herbatę jakąś, tabletki na uspokojenie, o, coś, myliskę, cokolwiek. Tak, proszę cię. Dajcie mi wody, chociaż troszeczkę. Zaraz to ogarniemy. Jesteś okropna, nie wstyd ci, nie wstyd ci. Zobaczysz, będziesz miała jeszcze ze mną do czynienia. Nie myśl, że cokolwiek ugrasz. Zobacz, nie szkoda ci. Taki, no to pokaż, co masz pod tymi swoimi opaskami. Ja tak chodzę na razie. Dobra, nie wtrącaj się, nie będziemy teraz. Nie szkoda ci. Nie ma co denerwować jeszcze bardziej, mamy. Czemu chcesz się jeszcze bardziej zdenerwować? A ty tak bez różnicy! Wodę mam dużo, a już woda się gotuje na melisę. No bardzo dziękuję. Jakieś właśnie coś, jakaś melisa, coś, jakieś zioła czy coś? Spokojnie. Ja spokojnie. Wytrzymaj mi to, bo mi się ręce zdejmij to. Ostatni raz. Zdejmij te swoje dzimadła.
Ale ja sobie tak chodzę, nie mogę. Chodzisz jak jakiś psychol, no jak i jakiś, chodzę, no. Nie wiem, no i tak chodzę, no i tak jakiś... mi się podoba, że tak chodzę w taki sposób. No, ale... Zobacz jak on wygląda w ogóle. Ja chodzę po prostu sobie w opaskę. Ja tego nie ogarniam, wiesz, że ja tego nie ogarniam, bo najpierw ona teraz ma, później ona i tak na zmianę. Ja nie mam rady. To ty jesteś chora na głowę. Ty jesteś psychiatrą, ja się chora. Ale razem dajcie odpocząć swojej mamie, dajcie odpocząć. Dobra, idziemy stąd, chodźmy. No i co pani o tej całej sytuacji sądzi? Nie wiem, jest załamana, nie? Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Nie wiem, co byście zrobili. Porozmawiać, ale no rozmowa jak widać tutaj, tylko że osobno, z każdym osobno, bo tak to nie da rady. No jeżeli jeszcze raz to się tak powtórzy, jeszcze taka sama sytuacja, no to trzeba będzie jakieś kroki podjąć takie trochę bardziej profesjonalne, nie wiem. To znaczy, ale, kogoś, ale od kogo ona się nauczyła? Od dredziarza? Nie wiem, może... Huberta? No, może się nauczyć trochę dredziarz, trochę sama, koleżanki i różne rzeczy. Tak, dokładnie, w internecie i, zobaczyła. W internecie tak. Zobaczyła i trochę ten, a zresztą ona też trochę tak od tego marzy, ona trochę się trochę poczuła ostatnio, no bo sławna się trochę zrobiła, to i może odwala, no. Nie wiem, może chciała tu przyjechać, tylko coś zobaczyć, ale co tu dalej zrobić, ja jestem za mną. Ale nie, ona przyjechała, nie przyjechała do nas, ona przyjechała do Warszawy. No to wiem, czy do Warszawy się wypowiedzieć, ale no, generalnie to nie jest miasto dla niej jeszcze, tak, bo jest za mało. Moim zdaniem pani musi bardziej rygorystycznie podchodzić. No chyba tak muszę zrobić, Będzie miała jakąś karę, jakieś limity, jakieś po prostu godziny od wyjścia od do i tyle, no tak jest moje zdanie. No nie wiem, co by zrobił na moim miejscu, tak by zrobił. No tak. A jak będzie to drugi raz się powtórzy, no to już będzie trzeba będzie podjąć jakieś większe kroki, nie? No jestem załamana, po prostu ona jest za mała, żeby takie rzeczy, za młoda, żeby takie rzeczy robić. A ja jako matka jestem zdruzgotana. Ale mówię, jak nie jedno, to drugie odwala mnie. No, miejmy nadzieję, razem, że będzie dobrze. No ja wyjazdem porozmawiam na razie na spokojnie, a jeżeli to nic nie da, no to nie wiem, może trzeba będzie jakiś poprawczak, albo może jakiś psychologa. Albo... Nie no, poprawczak to może za grubo, może jakiś ośrodek bardziej. Psycholog. Jakiś ośrodek. Najlepiej na początek to by było psycholog. Kiedyś to się dzieciaki, jak się zachowywały, to szły do odpowiednich ośrodków. No tak, to prawda. No a teraz to ja nie wiem, co to będzie. Mama się kąpie, no ściągnie. Ja już o tym wszystkim wiem. Widziałem. Domyślasz się? A co wiesz? Tajemnicza osoba mi tam powiedziała. Tajemnicza osoba? A podoba ci się? Tak? Znaczy, ten rozmasany cały, ale... Dobra, nie masz, proszę pokazać. No pokaż mu. Się znalazł. Dobra, mogę ci pokazać. Bo i tak mama się dowie, wszyscy się dowiedzą. Chciałem to tylko tak zrobić, żeby przetrzymać sytuację i żeby nie było takiego boom. Prędzej później tak i tak by się dowiedziała. No i tak by się dowiedziała. No i co no? No i mama cię zabije. Nie, przesadzaj stary, będzie dobrze, mówię ci. Nie zabiję, po prostu musiałem przeczekać, żeby ochłonęła, a teraz znowu jej pokażę i się załamie drugi raz już dzisiaj. Wiesz, że przez ciebie mama płacze w nocy. Ale ja ją pocieszam cały czas, staram się. Pocieszasz, robić sobie tatuaże na całej głowie. Dobra, Adejmij, nie przejmuj się, będzie dobrze, naprawdę. Musisz to nagrywać. Śmieszne. Ale mi pocisnął, wow! Dobrze ci pocisnął, dobrze mi pocisnął. A to jest dredziasty, on dobrze wygląda. No mu się podoba, tylko on tak mówi, bo szkoda jako mu mamy swojej. Jako traper dobrze wyglądam, ale słuchaj, szkoda mu jest mamy. Te diamenty to w ogóle wyglądają co lekko jak zły. Jak co? Jak łzy? No, w jesieniu za takie coś miałbyś problem, wiesz o tym. Ale to są diamenty, nie łzy. Poza tym tak, idę na poprawkę, patrz, będą bardziej wyraziste i będą lepsze. Jakiś... Nie będę się z tobą kłócił, Dejmij. To nie, są diamenty, patrz, nie łzy. Jak taki typ tam, jakby więzień, co nie? Był z więzienia? No. To co by mi zrobił? Ty poszedł i liścia to i tyle. Za co? Zaraz ja ci dam liścia, jak będziesz pyskował. No, dobra, nie ma co z nim gady, weź, przestań, ja cię nauczę. Chodź do mnie. Skądś tyle nienawiści w ludziach, naprawdę. Nic by mi nie zrobił, no, od razu by mnie pobił. Każdy by mnie chciał bić, ty byś chciał mnie bić, każdy by chciał mnie bić, tak? Do czego jesteś? To jest familia, dredziasty familia. Polecam. Ty biednej kobiecie chyba trzeba to powiedzieć, nie? Trzeba, bo specjalnie Melisa przygotowaliśmy przecież. Nie no, zapukaj. Już lepiej? Lepiej. Tutaj ten, Meliska proszę. Troszeczkę nerwy naczerpane. Ty mówisz czy ja? Może ja? Hubert musi pani coś pokazać. On nie będzie tego pani chciał pokazać, ale nie bez powodu zakrywa twarz. Chyba się pani domyśliła, nie? Nie, no nie chcecie mi powiedzieć, że znowu coś dzisiaj przeżyje drastycznego. Nie, już starszy na dzisiejszy dzień może, co? A co? Znaczy, może lepiej już dzisiaj wszystko, nie pani zobaczy i tyle. Będzie z głowy.
Oj, kurwa, no jestem gotowa, biorę to na klatę. Już chcę wszystko wiedzieć, bo ja nie wiem, coś też dzisiaj tak podejrzanie on wygląda. Jakieś kaptury nosi, w ogóle to o to chodzi mniej więcej? Domyślam się, że to chyba może być coś z tym związane, ale nie wiem, nie jestem pewna. Jestem tak zdenerwowana, że nie wiem. No sam to na pewno pani chyba nie pokazał, więc... O Boże, już mi serce boli, naprawdę. Mam nadzieję, że to nie chodzi o tatuaże, bo obiecał mi, że nie będzie robił. Albo, że będzie jeden jej na twarzy i to wszystko, tak? Ja mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o twarz. Nie, on by tego nie zrobił dla mnie. Nie, co? Obiecał, nie. Po prostu pójdźmy na... Obiecał nie pani? W to. Nie wierzę. Obiecał pani? No mi obiecał, że ma, będzie miał tylko jeden. I tak miał, na tym się rozmowa skończyła, nie? Ja nie wierzę w to, że coś. No nie wiem, powinna pani zejść z nami. Serio? Powinna pani z nami zejść, bo Hubert jest na dole, on nie pokaże pani twarzy, póki pani nie będzie na niego napierać. Dobra, ja idę, ja już z tym idę, idę zobaczyć, co się dzieje. Zawoła go pani, bo on nie przyjdzie sam. Hubert, chodź tutaj. Powiedzieliście? Co? Powiedzieliście czy nie? Wszystko jasne, tak? Nic nie tak czy nie? Jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Jak nie powiedziałem? Nic nie powiedzieliśmy, po prostu... Co? Twoja mama sama by chciała wiedzieć, dlaczego nasz... No. To nie jest żaden image. Ja po prostu znowu zrobiłem sobie tatuaż. Znowu wydzielałem sobie twarz, bo po prostu chciałem. Ja pierd... Ja pierd... Jezu, trzymajcie mnie. O kurwa. A może pani by chciała na kanapę położyć? No, chyba się muszę położyć. Mama, nie jesteś zła, tak? Nie jesteś chyba zła na mnie bardzo. Ja się nie dziwię stary takiej reakcji. No, syn całą twarz wyciera na mama. Wszystko czuję. Ale dziwne jest to, że Hubert nie poinformował się. Słabo mi, duszno mi, gorąco mi. Weźcie, dajcie mi jakieś wody znowu czy coś. Ja chyba zawały dostanę. Serce mi klekocze już. Oddechu brak mi normalnie. Nie, nie mogę patrzeć. Nie, weź odejdź. Nie, ja nie dam rady. Nie, ale... Coś, co Ale mi duszno, ja nie mogę, chyba zawału dostanę zaraz, nie? Patrz. No wiesz, idź Hubert może do góry, idź może do góry. Ja? To może ty idź lepiej do góry. No ale to ty się pokazujesz cały czas. Niech ona się z tym oswoi. No właśnie, dlatego tu siedzę. Nie, może lepiej, wiesz co, zostaw mnie samą na 5 minut, co? Ja muszę z tymi myślami zostać sama, ale zostaw mnie, proszę cię. Hubert, proszę cię odejść. Może przywieźć, żebyś chciała. Bo ja muszę dokończyć jeszcze teksty, bo mam do zrobienia. Idź dokończ teksty, ja nie wiem, słabo mi jest. Przynieś mi trochę wody, co? Nie ma problemu, pani. Okno może trochę jakieś powietrze, ale ja nie mogę, słabo mi jest duszno. Dobrze, już otwieram. Co pani o tym sądzi? No dobrze, że tu powietrze. Co ty mi tu dałeś? Daj mi coś mocniejszego, człowieku. Coś mocniejszego. To mamy whisky. Mamy whisky, no. Daj mi coś mocniejszego, coś no. Bo muszę, nie, to się nie da. Dobra, zakończ może film. No to drodzy widzowie, taki sam czerwony przycisk macie nad paluszkiem. Zostawcie tam na dole. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Co tam się dzieje? Znowu się kłócą? No znowu się kłócą. Dredziarz, wywal już tą swoją rodzinkę, bo już mam dosyć, Thais! Ale stary, to wszystko przez Majkę, ona jest taka jakaś nienormalna. Co ci chodzi? A co ty pijesz? No. A co ty pijesz? Co tutaj się dzieje? Weź zobacz, bo ja nie wiem... Mi się wydaje, że to dobra, chyba... Soczek? Weź zobacz, co to jest w ogóle. Ty zobacz, jak łyk popadł. Prawie wypiła. Wódę pijesz? Co ty nie widzisz? Nie czujesz, że to wódka jest? Nie czujesz? Ale wygląda jak woda, no. No wygląda, naprawdę wygląda jak woda, co ty nie powiesz? Ty to coś duszkiem wypiła? A z daleka czuć, że to jest wódka. I co, dobre? Dobre? Weź ty, zostaw! Dobre, smakuje ci? Do łazienki. Ty jeszcze alkohol, to jaka klientka w ogóle. Idziemy do łazienki i... W ogóle pokaż weź mi tą szklankę. Ty, to jest alkohol. Naprawdę? Co ty nie powiesz? Ty naprawdę ogarniasz dopiero po 10 sekundach to co się dzieje. A co tu widać w szklance? Widziałbyś, że to jest coś? Po 10 sekundach. Ale co ty widać? To jest woda. No, to jest woda. Przecież dopiero co weszłam chyba, tak? Zobaczyć. Twoją siostrę trzeba ogarnąć, to jest pewne, nie? Przez całe życie. Przy tym ona miała za dobrze i ona się poczuwa po prostu. Ona myśli, że jej wszystko wolno. Proszę. Siema chłopaki. Co robicie? O, mama. Siema. Hej. Mam trochę ciężki dzień dzisiaj, w ogóle już mam siły do niej. Mogę was o coś prosić? No, oczywiście. Tak? A macie tak chwilę, macie, co nie? No mamy chwilę. Zaraz się położę i odpocząć trochę, co nie? Odpocząć? No już tak dalej, a ja już gówniarz mam tak dosyć. No, nie możesz spać? Ale o co chcę pani poprosić? Weźcie jej tak trochę, dajcie popalić, co nie?
Jak popalić? No nie wiem, jakieś, nie wiem, karę jakąś się wymyślę. Weźcie coś, zróbcie, żeby jak gówniada czegoś nauczyć. A daje pani nam zezwolenie? A róbcie co chcecie, ja mam dosyć. Ja już wszystkie moje metody wypróbowałam i nic nie działa. Może wy coś wymyślicie? Nie wiem, coś co zapamięta na całe życie. I coś, co będzie ją nauczył. Nie, dla mnie super pomysł. Oczywiście, ja jestem youtuberem, ja jestem do tego stworzony, żeby niszczyć komuś życie. Tam nie działało, nic nie działało, może wy coś zadziałacie, co? A ja sobie trochę odpocznę, pójdę na kawkę, może coś. Dobra, to miłego wieczorku życzymy, my już się zajmiemy sprawą. Co, jestem wolna? Tak, jak najbardziej. No nie dziwię się mojej mamie, że jest już zmęczona tym wszystkim. Niech ona po prostu odpocznie, a my się po prostu zajmiemy. Ale dla mnie to jest idealne. Ale wiesz, że ja nie oszczędzę. Ale to jest taka zemsta, to będzie taka zemsta. Ale ja nie oszczędzę twojej siostrze. Ja też jej nie oszczędzę za to, co zrobiła. Ona musi się w końcu czegoś nauczyć, że nie może robić takiej samowoli. No jako starszy brat, to teraz musisz pokazać klasę.